zostań. Przygotuj sobie wszystko. Lineczkę. Żeby jej nie przetrzymywać, to zrobimy na razie bez meldunku. Dobrze? Tak po prostu takie z plecakiem będzie szło? Tak. Chyba, że mam iwę. Moje. Jak ci wygodnie. Na konkursie oczywiście bez plecaka, bo to żeby wiesz, nie przeszkadzało. Nie chodzi o wygląd, tylko będzie przeszkadzało. Będziesz się zaczepiała o gałęzie, o krzaki. Czasem trzeba na czworakach gdzieś przełazić. Przypinasz. Oczywiście podejdziesz do miejsca, tak zwanego miejsca ze strzału, tak żeby ona widziała. Linka cały czas luźna, znaczy na całej długości luźna, na ziemi. Zostań. Tak. Obserwuję cię. Podejdź do niej. Daj jej komendę do nawężania. Postaraj się, żeby wyszła możliwie jak najdalej, żebyś nie szła tuż za nią, tylko żeby... I pamiętaj, że wtedy, gdyby schodziła, zatrzymujesz się, przytrzymujesz linkę, żeby nie szła dalej. Wąchaj, mów na razie wtedy, kiedy ona... Jesteś pewna, że węszy tam, gdzie powinna. Żeby tworzyć skojarzenie tej pracy z właściwym węszeniem. Bardzo ładnie się naprowadza. Jak dojdziecie do tego... Zatrzymujesz się, dobrze. Aha. Z czasem każde twoje zatrzymanie już będzie dla niej jakimś sygnałem, taką podpowiedzią, żeby pomyślała, czy idzie dobrze. Jak dojdziemy do tego miejsca, gdzie wczoraj była nakroplona krew obficie, to daj jej powąchać. Bardzo ładnie sprawdza, szuka. Krateczka jest na wprost. Zagubiła się. Stoisz, nie pozwalasz iść dalej. Przytrzymaj linkę. Tak. Szuka. Bardzo ładnie się naprowadza. Szuka, ale bardzo ładnie. Dobra, tam daj jej przejść. Ona pójdzie sobie skrótem. Widzisz, weszła teraz, okej. Okay. Bardzo dobry, ładnie, dobrze, jest. Pochwal. Tak jest, wąchaj. Bardzo ładnie. Ona sobie ułatwia. A może taki ktoś szedł, bo to teraz nie wiemy do końca, jak tutaj było wylewane tak na 100%. Ja idę z tyłu, troszkę gorzej filmuję, ale dla zasady zawsze pies musi iść przodem. Tak, spojrzała na nas. Uważaj, by się nie pociągnęła, bo wtedy dasz jej sygnał linką. Są dwie karteczki, czy idzie w prawo. Dobrze idzie, ona dobrze idzie. Nie daj iść. Stój, poczekaj. Ona troszeczkę zwątpiła. Ja już widzę kartkę. Pięknie. Uważaj, żeby się nie zahaczyła linka o gałęzie. Pięknie zrobiła, to rewelacja. Przepięknie. Było tutaj łoże. Bardzo ładnie. Idzie troszeczkę obok śladu, podejrzewam, ale to jest dopuszczalne. Jeżeli wiatr zniósł, dobrze, złapała wiatr. Ślicznie, cały czas nosem przy ziemi. Cały czas pracuje dolnym wiatrem. Tak, tam mogą być jeszcze inne zapachy. Ślicznie pracuje w równym tempie, spokojnie, skoncentrowana. Ewidentnie szuka tego zapachu, jego kontynuacji. Warunki do pracy węchowej są bardzo niesprzyjające, bo jest już bardzo wysoka temperatura w lesie. Podejrzewam, że sobie w tej chwili idzie na łatwiznę, bo chyba między drzewami. O, dobrze, ona tam w tej chwili wróciła. Nie wiem, czy ją sfilmuję.
Tak, ona w tej chwili wróciła na właściwą ścieżkę, ominęła drzewa. No taki pies myślący, zaradny. Tutaj troszeczkę z boku. Ponieważ idzie bardzo ładnie, daje jej odejść troszeczkę dalej, wydłuż jej linkę. Widzisz, co się zrobiło? Z cienia przechodzi w plamę słońca. Inaczej, tam jest na pewno ten zapach jest inny. Jest inna temperatura powietrza i ona w momencie miała zawahania. Przeszła pięknie na drugą stronę. Podejrzewam, tu może być ten zapach już mocno rozłożony, wywietrzony, bo jest taka polanka na górze, czyli tu na pewno powietrze pięknie. I chwalimy. Tak, dobrze, dobrze. Spróbuj ją sprowokować ruchem tej skórki. Nie dotykaj psa, tylko dotykaj skórki. Leciutko, tak, o, tak szarpnij, dobrze. Głos, głos, głos. Spróbuj. Tak, dobry pies, tak, głos. Co to jest? Głos. Zoja, głos. Co to jest? Rusz tą skórką. Daj głos. Daj głos, dobrze. Co to jest? A to jest rapeta. Dobrze, daj głos. Daj głos. Zoja, głos. Tak, dobrze, tak, tak. Jeżeli jest na komendę głos, to ją sprowokuj komendą głos. Głos. Dobrze, tak. Pochwal ją, super. Głos, dobrze. Dobrze. Głos. Dobrze, głos. Dobrze. Głos. Tak, pięknie. Dobrze. Głos. Głos, głos, głos. Jeszcze kilka razy. Głos, jeszcze. Głos. Co to jest? Co to jest? Głos. Dobrze, głos. Zoja, głos. Głos. Zostaw. Zoja, głos. 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 Dobrze, głos. Tak, dobrze. Dobrze, poklep, zakończ dobrze, i wracamy. Bardzo piękny pies. Przepięknie. Jeżeli masz smycz przy sobie, to odepnij otok, przypnij smycz. Dla niej to będzie potem z czasem sygnał, że to jest koniec ćwiczenia. Jeżeli masz nawet jakieś tam, wiesz, jeżeli była zawsze chwalona na końcu smakołykiem, to daj jej ten smaczek. Czy piłeczkę, tak, niech nawet będzie. Oczywiście na konkursie nie będziesz jej tak chwaliła, ale w tej chwili szkoleniowo, żeby ona wiedziała... Tak, żeby ona wiedziała, że to jest właśnie nagroda, że pani jest zachwycona, że taka mądra suka i że znalazła tą rapetę. Tak. I odprowadzamy potem psa na smyczy i to wiadomo, że już jest koniec pracy. Bardzo ładnie.